Myślałem, że dwa pytania dostanę, ale no może się uda. Pierwsze do Tomasza Święcińskiego. Związane trochę ze zmianą trenera na Antka, bo tak miałem wrażenie, lekko ten temat pominąłeś. To jest jakaś chęć mocniejszej pracy na przykład w parterze, czy jakichś takich twoich myśli związanych z tym, że lepiej dobrze rywala złapać, trochę się poprzewracać. To pytanie wiąże się też z takim drugą częścią tego pytania. Jakbyś, wiem, że ta kariera MMA niedługa, ale jakbyś miał siebie scharakteryzować na tych najważniejszych płaszczyznach: stójka, parter, siła, wytrzymałość, kondycja, to gdzie byś sobie najwięcej tych punkcików przyznał? No właśnie tutaj uważamy z moim trenerem, że bardzo dobrze radzę sobie w parterze. No i tutaj się skłaniamy ku temu, żeby ten parter był jeszcze lepszy. Natomiast nie ukrywam, że nie będę dążył od razu tam do parteru. Chciałbym się pobić w stójce, chciałbym pokazać, że potrafię przyłożyć, potrafię przyjąć. Jeśli się nadarzy taka okazja, oczywiście skorzystam i spróbuję Erko udusić w parterze. No niczego nie zakładam. Wiadomo, że Antek jest bardzo dobrym parterowcem. Ma duże doświadczenie i tu mi bardzo dużo pomaga. Natomiast moim atutem na pewno będzie siła. Parter. No nad kondycją pracuję non-stop, więc myślę, że kondycja też będzie dobra. Psychicznie czuję się super, więc myślę, że tylko może być jeden rezultat 9 czerwca. I to, że jest sparring partnerem z Lodlicza, nie czyni go, że będzie dobrym zawodnikiem. Myślę, że wygram tę walkę. Ja jeszcze tylko zanim sternę, chciałem powiedzieć, że życzę sobie, żeby na KSW 44 były tak emocjonujące walki, jak ta nierówna walka za naszymi plecami, naszych technicznych z tą szmatką. Byłoby super. Szanowni Państwo, no zawsze musi być coś, żeby można było coś podsumować, opowiedzieć. Michał, Kojkę, Marcin, Tomek, Mariusz, Karol, Maciej, Martin. Jeszcze raz 100 lat w kierunku Macieja. Dziękujemy za to, że mogliśmy wysłuchać tego, co macie do powiedzenia przed galą KSW 44. Drodzy Państwo, za chwilę niespodzianka. Panom dziękuję, możecie zejść tutaj, tak Martin, dokończyć rozmowę. Thank you.